Niemal 60 nauczycieli pracujących w Suwałkach otrzymało w poniedziałek nagrody prezydenta miasta. Nauczyciele tworzą chyba największą grupę zawodową w naszym mieście. W placówkach działających na terenie Suwałk zatrudnionych jest ich niemal 1200. Mają pod opieką prawie 12 tysięcy młodych ludzi. W codziennej pracy spędzają godziny nie tylko nad edukacją dzieci i młodzieży, ale ogromną ilość czasu i poświęcenia wkładają w proces wychowawczy, kształtowanie charakterów i budowanie właściwego systemu wartości u każdego z podopiecznych. Obok rodziców mają największy wpływ na to, jacy ludzie wyrosną z ich wychowanków. Samorząd suwalski od lat, korzystając z okazji, jaką jest Dzień Edukacji Narodowej, mówi nauczycielom dziękujemy, a część z nich wyróżnia właśnie gratyfikacją finansową. Prócz nagród prezydenta, dyrektorzy szkół również nagradzają finansowo wyróżniających się pedagogów. W tym roku na nauczycielskie gratyfikacje samorząd Suwałk wyłożył łącznie około 800 tysięcy złotych. Wydatki na oświatę pochłaniają lwią część budżetu miasta Suwałki. W bieżącym roku to aż 140 milionów 411 tysięcy złotych. Oczywiście znaczna część tej kwoty, aż 92 miliony 360 tysięcy, to subwencja oświatowa. Różnego rodzaju dotacje przynoszą kolejne ponad 5 milionów złotych. Trudno jednak nie docenić prawie 43 milionów złotych wykładanych na edukację dzieci i młodzieży ze środków miejskich. W całokształcie budżetu oświatowego środki własne suwalskiego samorządu stanowią ponad 30%.